Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Z upodobaniem przyglądamy się innym ludziom, a to upodobanie jest tym większe, im więcej uda nam się zlokalizować niedoskonałości i grzechów u swoich bliźnich. Czasem powodem takiego zachowania jest obawa, strach przed tym, żeby inni nie dostrzegali zła we mnie. Każdy, kto trwa w jakimś nałogu, próbuje od siebie odsunąć uwagę, wskazując na grzechy innych, wytykając je nieustannie. Najczęściej jednak to drugi człowiek jest lustrem dla nas samych. Widzimy błędy i grzechy własne w życiu innych ludzi. Najbardziej w drugim człowieku przeszkadza nam właśnie to, co jest naszym największym problemem. Ludzie święci są ślepi na grzechy innych ludzi, bo zajmuje im czas walka z własnymi niedoskonałościami, z usuwaniem własnych belek z własnego oka, a nie z cudzego. Ludzie grzeszni lubują się w grzechach cudzych, licząc na to, że nikt nie zauważy ich własnych. Zacznijmy oczyszczać świat z brudu grzechu od własnego życia. Oko czyste nie tylko, że widzi lepiej, głębiej i doskonalej, ale bazując na własnym doświadczeniu, wie również, jak pomóc innym. Obraz świata widzianego okiem zdrowym jest inny niż ten oszpecony własnym zanieczyszczeniem. Uwolnijmy zatem świat od nieczystości, brudu zła, zaczynając od własnego życia, a zobaczymy, że odmieni się nie tylko nasze życie, ale również życie innych ludzi.